dnia. Niech Pan Bóg pobłogosławi ten chleb i te dary. Z położenia nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Bądź pochwalony Boże Wszechmogący i Panie, który nie przestajesz udzielać płodności ziemi i pozwalasz ludziom wydobywać z niej coraz to nowe plony. Dziękujemy za nie Twojej dobroci i Twojemu majestatowi i błagamy Cię, byś te owoce ziemi, któreśmy z Twojej szczodrobliwości otrzymali, raczył pobłogosławić i zachować. Błogosław też nas wszystkich, abyśmy się cieszyli Twoją opieką i korzystając z dóbr, którymi nas obdarzasz, przeszli przez życie, zyskując równocześnie dobra wieczne. O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, bardzo serdecznie dziękuję za błogosławieństwo, za wspólną modlitwę Ojcze Nasz. A teraz oddajemy głos burmistrzowi. Drodzy rolnicy, dostojni goście, szanowni państwo. Ksiądz Alfred Borski tak pięknymi słowy podsumował rok, ciężki rok waszej pracy, pracy rolników, dzięki której możemy dzisiaj tutaj się spotkać i świętować. Świętować z wami ten dzień, który jest dniem dożynek. Ten dzień, w którym cieszymy się z obfitości darów Bożych, w postaci chleba, w postaci różnych wytworów naszych pól, a także w postaci ryb i zwierząt. Chciałbym po tych słowach księdza Alfreda dodać tylko tyle, że wielu ludziom trudno docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka, przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej. Nikt i nic tego nie przekreśli. W związku z tym za ten wspaniały dar waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, składam wam słowa najwyższego uznania i szacunku. Dożynki są przede wszystkim waszym świętem. Z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek. Życzę wam i waszym rodzinom, aby były zawsze dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans. Życzę dużo zdrowia i pomyślności wam i waszym rodzinom i waszym najbliższym. W imieniu całej społeczności miasta i gminy dziękuję za całoroczny trud i życzę zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. A za podsumowanie niech posłużą słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane do Polaków podczas jednej z pielgrzymek. Ja pozwalam sobie co roku przypominać te słowa, bo one zawsze pozostają aktualne. Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Dziękuję wam z całego serca. Życzę państwu miłego spędzenia czasu
niezapomnianych i przyjemnych wrażeń, skosztowania potraw, pysznych potraw, które tutaj dookoła możecie Państwo skosztować i dobrej zabawy. Szczęść Wam Boże! Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa panu burmistrzowi Mirosławowi Sitko. A teraz oddaję głos przewodniczącemu Rady Miejskiej Rajmundowi Dedio. Szanowni goście, drodzy mieszkańcy, w imieniu radnych Rady Miejskiej Skoczowa chciałbym podpisać się pod tymi słowami, które już wcześniej wypowiedział proboszcz i burmistrz. Chciałbym jedynie dodać, że w jakim sensie to święto dzisiejsze, gdy dziękujemy, a dziękowaliśmy już Panu Bogu, dziękowaliśmy rolnikom, to święto jest świętem nas wszystkich i wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć. Bo moi drodzy, cóż ten rolnik dałby radę zdziałać na tym polu, gdyby ktoś nie skonstruował maszyn, ktoś nie wyprodukował tych maszyn, ktoś inny musi to gdzieś zmagazynować, później przetworzyć, przewieźć do naszych sklepów. Ktoś jeszcze inny sprzedaje to, a ktoś inny jeszcze często w naszym domu, nasze małżonki gotują i czynią, czy robią z tego potrawy. Wszyscy zasługujemy na wdzięczność i na podziękowanie. Moi drodzy, nie jesteśmy zielonymi wyspami. Każdy z nas ma inne talenty, inne dary, co innego w życiu robi i wzajemnie się uzupełniamy. Bez siebie nawzajem nie bylibyśmy w stanie tak wiele dobra dla drugiego zrobić. Tak więc dożynki niech są tymczasem wdzięczności, podziękowania za przeżyty rok, za plony, za dary, które otrzymaliśmy, a również czas szacunku i wdzięczności do drugiego człowieka, który robi coś dla nas, dzieli się z nami. I nie zapomnijmy w tym czasie, dzisiaj, kolejnych dniach, w następnym roku, aby tymi darami, które tak pobłogosławi nas Bóg, umieć się również dzielić z drugim człowiekiem. Bo jeżeli by zabrakło kogokolwiek z Was, świat nie byłby taki piękny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu przewodniczącemu Rady Miejskiej. Kochani, w tym roku wspólnie organizowane są 12 ekumeniczne dożynki gminne oraz 17 regionalne dni rybactwa. Dlatego z radością teraz o zabranie głosu proszę prezesa Stowarzyszenia Rybackiego Żabi Kraj, pana Krzysztofa Szymurę. Szanowni goście, szanowni rolnicy, rybacy, jak już powiedział pan w konferencjach, pan redaktor, że w tym roku jest to połączone razem z dożynkami, bo dożynki rybackie zaczynają się w zasadzie od połowy października, ale już jest tradycją, że w Skoczowie na rynku rybacy są zawsze we wrześniu. W tym roku połączyliśmy wspólnie to święto. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni i są już zadowoleni z tego, że można tu spotkać ryby żywe, ryby przetworzone i inne atrakcje związane z rybactwem. Dziękuję wszystkim współorganizatorom, którzy umożliwili nam to. Przede wszystkim Urząd Marszałkowski, Miasto Skoczów, Siodr, Polska Akademia Nauk, no i przede wszystkim rybacy, którym dziękuję za to, że poświęcili czas i zechcieli tu być z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Dziękujemy gospodarzom, naszym gościom. Teraz, kochani, burmistrz zabierze chleb i zaniesie go do ratusza. To już taka tradycja. Wraz z nim dziękujemy również przewodniczącemu Rady Miejskiej i prezesowi Żabiego Kraju. Bardzo dziękujemy. Kochani, kapela Jetelinka, która jest tutaj z nami, powstała w Jaworzynce w roku 1986 z inicjatywy Rafała Wałacha. Gra muzykę Beskidu Śląskiego, Moraw i pogranicza polsko-słowackiego w formie biesiady, przeplatając ją dowcipem, zabawą i tańcami górali śląskich. Przy kapeli działa także liczna grupa dziecięca jako Mała Jetelinka. I my tu dzisiaj mamy całą grupę.